Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Wróciłem na bombowe pole i sąsiednie i będę chodził po tym samym polu, tylko że z wykrywaczem na innej częstotliwości, na 4 kHz tylko. I zobaczymy, czy może jeszcze uda się coś przy poprawkach wyciągnąć z tego pola. Jest pierwszy sygnał. Pierwszy sygnał i wyszła monetka, chyba borytynka. Zaklejona jak zwykle. Ale stan tragiczny. Ale jest, pierwsza monetka, dobra, szukam dalej. Dwie długości pola i była tylko jedna moneta, teraz jest już druga. Tak mi się wydaje, że również jakaś borytynka. Dużo śmieci było. Takich malutkich i większych. Płyciej i głębiej. Tak, to będzie borytynka. Ta chyba w lepszym stanie trochę. Więc myślę, że to na tej przynajmniej coś będzie widać. Teraz może nie, ale po umyciu znajome z kształty się na pewno pojawią. Dobra, szukam dalej. Może coś jeszcze się wygrzebie. Półtora długości pola cichosza było. Same śmieciuchy. Teraz takie jakieś kółeczko, troszeczkę spłaszczone. Materiał mosiąc. Długo sygnałów nie było, ale w końcu coś wytuptałem. Taki haczyk. Ciekawe, czy to jakaś militarka jest, czy cywilny. Może ktoś wie z was. Ja pierwszy raz się z takim spotykam. I wyszła teraz kuleczka ze szrapnela. I jest kolejna kulka ze szrapnela. Coraz mniej przyjemnie na dworze jest. Temperatura 4 stopnie i wiatr trochę wieje. A teraz wyszło coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Zaraz trochę oczyścimy. Jakaś taka wygięta blaszka. Kolejny dzień poszukiwań. Jest przed godziną 5. Znalazłem w tym tygodniu czas, żeby wrócić na to pole. Udało się znaleźć monetkę. Zobaczymy, co to jest. O, 5 groszy z PRL-u. Jak widzicie, słoneczko pojawiło się na horyzoncie. A ja w międzyczasie znalazłem kolejną monetę. Ucieka. Ta też moneta mnie nie lubi, ale stan jest tragiczny tej monety. Wielkością podobne do współczesnych 5 groszy, ale zaklejona strasznie. Żadnych konturów nie widać na tej monetce. To będzie trzeba ją umyć w domu, ale za wiele to ja nie będę się spodziewał po niej. Mam kolejną borytyneczkę. Ale stan nie za ciekawy. No i jakiś wycieruch, który ucieka ode mnie. No nieważne, tak czy tak jest kolejna borytynka na tym polu. Więc chodząc dokładnie, wybierając pierwszym razem wszystkie sygnały, jakie były, śmieci, dwa worki. Oprócz tego jakieś inne fanty.
Teraz można sobie szukać takich delikatnych sygnałków i kopiąc je będą wychodziły takie malutkie właśnie woratneczki. A może i uda się jakąś konkretną monetę wykopać, która będzie może gdzieś głębiej. Jest kolejna rzecz. Chyba jakiś ołów, który długo leży. On zazwyczaj tak na biało się wybarwia. Możliwe, że to był jakiś pocisk od, nie wiem, muszkietu, od jakiejś broni czarnoprochowej. Tak mi się wydaje. Możliwe. Słoneczko wyszło. Teraz już ciepło się robi, ale rano było chłodno. Zmarzłem troszeczkę. Ale już jest ok. Kuleczka ze szrapnela teraz wyszła. Jest następna moneta. Ciekawe, co to będzie. Oj. Słabo to widzę. Słabo. Co to mogło być? Nie dość, że zaklejona, to jeszcze stan tragiczny. Jakby jakąś dziesiątkę było widać tutaj na niej. Nie wiem, może 10 feningów. Porównamy wielkościowo w domu do monet, które mam, to mniej więcej zobaczę, ale tak mi się wydaje, że to mogło być 10 feningów, bo na 10 groszy z drugiej RP nie wygląda to, gdyż chyba za duża jest ta moneta troszeczkę. Tak, stawiam na 10 fenoli. Mam kolejną monetę. Zobaczymy, co to za maleństwo. Pewnie jakaś boratyneczka. Ale stan nie za ciekawy, jak zwykle. Nic nie widać na niej. Kolejna kulka od szrapnelka wyszła. I teraz wyszedł czubeczek. Wróciłem po południu na pole, bo w dzień padał deszcz i miałem jakieś wiadomo sprawy w domu do roboty. Słoneczko wyszło, więc mogę znowu sobie troszeczkę poszukać. Zobaczymy, co teraz wyjdzie. I udało się wytuptać jakąś monetkę. Ciekawe, co to będzie. Też ode mnie ucieka. Pogoda się znów popsuła troszeczkę. Zachmurzyło się i wieje. Chyba PRL będzie. Ano minął. Chyba 5 zł. Tak, 5 zł z PRL-u. No lepsza taka moneta jak wcale. I mam kolejną monetkę. Chyba następna boratynka. Raczej tak. Sporo tych boratynek wychodzi przy poprawkach, jednak te śmieci maskowały prawdopodobnie te boratyneczki, ale stan słaby tej monety. Chociaż coś na niej przynajmniej widać. I mam kolejną kuleczkę ze szrapnela. Udało się znaleźć kolejną monetę. Zaraz zobaczymy, co to jest. Jeden grosz współczesny. No niezły fant. Mam kolejną kuleczkę ze szrapnela. Jest kolejna kuleczka ze szrapnela. Udało się znaleźć kolejną monetę. Ale chyba to będzie znów PRL.
chociaż zaraz żerujemy, tak, 2 złote z PRL-u. Dobra, jest kolejna moneta, zobaczymy co teraz będzie. O, druga RP, widzę orzełka. No w końcu coś, kurczę, fajnego. 1 grosz z drugiej RP. Mam kolejną kuleczkę ze szapnela i jest kolejna monetka, znów takie maleństwo i pewnie kolejna boratyneczka. Zaraz, ale nic nie widać na tej monecie. Powolutku zbliżam się do końca pola. Kolejna kuleczka wyszła w międzyczasie. 1,5 długości i będę kończył to pole, robiąc poprawkę. Jak widać, trochę fantów jeszcze wychodzi. Patrzcie, jaka piękna tęcza. Ale super. No takich wykopków jeszcze nie było. Kurde, Darek, lecimy z wykrywaczem, tam garnek złota jest. Niestety nie było garka złota na końcu tęczy. Darek pobiegł w lewą stronę, ja w prawą. Ale nie udało nam się odnaleźć tych garków, więc zakończyliśmy poszukiwania na tym polu, robiąc poprawki. Jak widzicie, jeszcze na poprawkach wyszło troszeczkę fantów. Dobra, zaczynamy podsumowanko. Jakaś blaszka, nawet nie wiem co to jest, monetki współczesne, to też jakaś nowa monetka, 10 feningów, 4 boratynki, 1 grosz z drugiej RP i to mi się wydaje, że to jest 10 groszy w 1840 przybliżeniu, ale stan jest tragiczny, rozwarstwia się nawet ta moneta troszeczkę. Co tam dalej? Czubeczek od naboju, jakieś kółeczko, klamerka, pocisk od muszkietu pewnie, albo jakiegoś innego czarnoprochowca i kulki ze szapnela. Tak mi się wydaje, że warto czasami robić poprawki. Nie zawsze jest czas i możliwości, ale na pola, które są tak blisko domu, to czasami w wolnej chwili warto wyskoczyć po godzinie czy dwie w ciągu dnia i sobie poprawiać te pola. Jednak jakieś jeszcze fanty będą wychodziły, zwłaszcza, że śmieci to nazbieraliśmy tam z 10 czy 20 kg jakichś złomków różnych, aluminium i przede wszystkim aluminium, tam żelaza za dużo nie było, trochę było, ale przede wszystkim aluminium, puszki i kapsle. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, mówił do Was Grosik. Cześć!